Jak tutaj pazu, tak te kolory świecą cudownie. Patrzcie na to, jak tutaj się świecą te kolory. Pazy gotowe, piękne, fajne, bardzo ładne, takie bardzo błyszczące, z brokatem. Nie wiem, się pobłyskiwać na złoto, ale różowe też jest sobie spoko. Co o tym, mama, powiesz? Są piękne, tak pasują do ciebie, że naprawdę. Patrzcie, serduszko w cieniu. Patrzcie. To za bardzo przybliża, aż tak dalej. Piękne, a na słońcu one będą jeszcze pięknie wyglądać. Chyba sama bym się zrobiła, bo ja nie mam nic. Fuj. Masz takie piękne. Super pazurki. Polecam. Mam stylistkę. A Russian? Huh? No, no Russian. No, from Poland. Poland, yeah, Poland. 99. Yeah, I see too. In Burma is 4. To wygląda, jakby były święta w Boże Narodzenie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ja. Uciekam stąd. Zbieramy ziemię, bo potrzebujemy do naszego kwiatuszka. To mamy z tego. Z czego to mamy? Z Decathlona. No, kwiatuszka mamy z Decathlona i ja mam mało ziemi. Musimy mu dodać trochę, żeby mu się lepiej rosło. Nie? No. Właśnie tutaj jest ziemia, którą bierzemy. O, tutaj. Ona jest z krzaczków, tutaj tak pokażę. Jest żywopłot. Przyszliśmy koło parkingu. I właśnie kopiemy w ziemi. Aaa, patrz jaka gąsienica! Pokaż, gdzie to jest? Tu! A no, patrzcie jaka gąsieniczka. Schowała się. No. Macha. Ej, wyciągnij ją. Nie, po co ona, nie chce tam siedzieć. No. Patrzcie jaka gąsienica. Bucha. Potrzebujemy tylko ziemię. Gąsienicy nie będziemy zabierać. Chce tam mieszkać. Nie? Dobra, ziemię mamy. Mamy ziemię, starczy nam do kwiatuszka. Emka, co ty tam wyprawiasz? Ja cię kręcę, ty już tutaj masz tyle ziemi, łyżka i sadzisz? Ja pierniczę, kurczę. To tylko tak na środku musisz to zrobić. Maciej, ja robię. No musisz zrobić dziurę. No właśnie, to pytanie jak. Właśnie, to pytanie jak. Najpierw włożyć roślinkę, a później ziemię zasypać. Mm-hmm. To cała ziemia, którą zdobyłyście? Mm-hmm. A czemu tak mało? Bo mi się nie chciało grzebać. Nie, tylko. Jak czwarte to szło? Tak? No, wystarczy przecież. Gąsienice znalazłyśmy. Gąsienice? Mm-hmm. Była w tym w ziemi? Dżdżownice. Glizdę. Glizdę. Po prostu glizda. Dżdżownice. Czemu ja to robię tak, a nie wysypam? Nie. Ja. A wy patrzycie i nic. No nie wiem, co chcesz zrobić. No, ale tak. Musisz ten, dać tam jednak trochę nasypać. No. Żeby a była ja tu wyżej. Macham tą fotelką. Jeszcze musisz tam teraz. Jezu, to za mało, żeście wzięły tej ziemi. Ale żeście poszły po ziemi i wzięły pół ziemi. Nie, no to trzeba było iść z nami. No to jest za pomóc. Nisko. Ema, trzymaj tu listki, tylko nie wyrwij. To jest za nisko. Nie będzie jej widać spoza tego wiadra. Przecież ona powinna być tak tu wysoko, tutaj gdzieś. Żeby było widać. No, no nad wiadrem. Przecież. Jezu, kiedy? Jak my polecimy do Polski. No tak. Będziemy ją podlewać. A musimy wejść do góry te listki, tylko nie wybiegł. Nie. Musisz. Oh my gosh. Tam weźcie tutaj, pomóżcie nam to zrobić, bo mamy tutaj ogromne problemy z ogarnięciem tego. Nie, no po prostu mamy problemy, bo ty nic nie pomagasz. A. Już ty pomógł. Mi podnieś troszkę. Ze swoją wiedzą. Dobra, już tak. O, no. Ze swoją wiedzą rolnika czy czego tam. Siedzenie przy laptopie. No. A to jest ten. W teorii taki dobry. No i co teraz? No i nic, i co? No i co? Teraz ją trzeba podlać. No, podlać na pewno. I woda. No, no jest wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Mhm. No ale nie jest idealnie na środku. No i będziemy denerwować. Co? No i będziemy denerwować. No mnie też. No. Trzeba od nowa wszystko. Bo roślinka nie jest na środku. Mama jej zaraz powyrywa korzenie, już nic z niej nie będzie. Dobra, już zostaw ją tak jak jest, bo nic z niej nie będzie. Siano nie musi być na środku, Jezu. Dobra, już jest na środku. Nic nie powiem. Delikatnie, Musiu, delikatnie. Nie tu z góry, z dołu. Ja cię. A ty musisz tak głowę naciągać, że przecież nic... Nie widzisz, jak podlewasz? No. Jezu, jak ty ją podlewasz. Ale muszę więcej, przecież to całą wodę trzeba tu wlać chyba. No całą. Bo już ta ziemia zaraz jak wsiąknie. Dobra, na razie zostaw, ona jak wsiąknie, to wtedy podleje, że...
Ja piernikam, jaka roślinka. Zadanie. Gdzie ona będzie rosła? Tutaj. Nie wiem właśnie. A nie tutaj na stole? Dajcie ją na stół, będzie ładnie wyglądać. Na stół, tylko że tutaj rano jest za dużo chyba słońca. No ale teraz już nie ma, daj na stół teraz. Bo tutaj... O, ale ładnie wygląda. No, teraz tak. I to mi się podoba. Tak o. I tak o. No i ładnie. Idziemy zobaczyć, co ta mamka nam właśnie wzięła. Ja przepisuję listki, które będę zdawać do egzaminu. A tutaj mamka ma dla nas jedzonko. Mamka ugotowała. Czekaj, bo to otwierać, żebyś... W restauracji. Grat przywiózł. Pierwszy posiłek będzie, uwaga, uwaga. No, daj trochę bliżej, bo nie będzie widać. O, tak z góry, no. Uwaga. Co to jest? To opowiedz, pani kucharko. To są krewetki w sosiku chili. Podla tatunia. Tutaj uwaga, dyn, 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 dyn. O, dla Emuni, czyli Emuni. Dla mnie. I to dla mamuni. Dyn, dyn. To samo co dla tatunia? Nie, to są też krewetki, ale w jakiś taki pieprzu, papryka. Panienko, widać, że jemiesz, co ugotowałaś. Dzisiaj ponownie, kurczę, tyle roboty miałem, że nawet nie byliśmy ani na zachodzie słońca, ani w ogóle nad morzem, ani nigdzie. Tam widać morze, widać morze. No, piękny zachód słońca. Ale niestety, dzisiejszy dzień minął jak z palca strzelić, tak? Ale piękne to niebo, nie mogę się napatrzeć. Dzisiaj, kurczę, nawet nie byliśmy na mieście nic zjeść, tylko wszystko zamówienia do domu przez Graba. Tutaj taki ołtarzyk dla Buddy, dary dla Buddy, kokos, pomarańcze, takie rzeczy. Pierwszy raz wyszedłem z domu, idę tylko kupić jakieś owoce na kolację i tyle. Wracam do domu. O, tu standardowo dzieje się na Patong. Ogromny ruch, duży hałas i korki. Tutaj pani stoi z malutkim dzieckiem na środku drogi, bo już przez jeden odcinek przeszła, tak, przez jeden pas. No i stoi tak z malutkim dzieckiem na rękach i nikt się nie zatrzyma, żeby ją puścić, żeby przeszła bezpiecznie, zeszła z ulicy. Nie ma szans, nikt się nie zatrzyma. Czasami jest tak, że właśnie takie są bardzo duże skrajności, że czasami jest tak, że właśnie się ktoś zatrzyma i wpuści i jest wszystko w porządku, a czasami nikt się nie zatrzyma i koniec, kropka, i będziesz stał i nie wiem co, zaraz po paznokciach jej przyjadą, ale nikt się nie zatrzyma. Naprawdę cholernie ciężko jest tutaj przejść przez pasy. O, teraz ja muszę wejść na środek ulicy, bo nic nie jechało. O, teraz pani sobie poszła, ja po prostu przejdę, no bo co, ja szybko, po prostu szybko. Musisz się wcisnąć i koniec, nie ma innej opcji, bo ruch jest ciągle. Ej, ale takiego hitu tutaj jeszcze nie widziałem, patrzcie na to. Ziemniaki są w takich, tych tutaj widzicie, czymś, żeby się nie potłukły. Kurde, nie wiedziałem, że można ziemniaki potłuc, po prostu je przechowując, kurde, w warzywniaku i każdy jeden ziemniak jest w osłonce. Dobry hit. Z tych wszystkich? No. A, to mi się najbardziej podoba ten. Dlatego ten sobie zrobiłam. Najbardziej na możecie powiedzieć, co wy tutaj robicie? Będę miała pazurki. Pazurki? Ja sobie zrobiłam już na wirach. Ja też mam już. A masz też ma? Teraz będę w łapkach. Jacie. Ale macie? Tutaj są kolory, które mi się podobają. Pokażę wam na takiej karteczce testowej. Tutaj z tych kolorów jest tak. Ten. Jest jeszcze... Ten kolor. To są kolory, które są tu. Dla taty to są wszystko jeden. Te same. No dla mnie to jest jeden kolor. Jaki to jest kolor? Ja tylko mogę rozróżnić, tak jak tutaj widać, pomarańczowy od czarnego, to tak, ale więcej to tak już nie za bardzo. A wie, masz złoty, jeszcze tutaj złoty, a resztę to jest... Jak byś określił ten kolor? Który? No tak ogólnie wszystkie te. No, ten. Różowy. Czerwony, no pomarańczowy, jeszcze tam jeden widzę. No rozróżnię. No, rozróżnię. Czerwony, pomarańczowy, no to... Ej, daltonistą nie jestem ogólnie. Nie, ale to nie No właśnie. Dwóch kolorów nie rozróżniłeś. Fioletowy jeszcze. Nie. Fioletowy? A jaki tam ten jest jeden? Nie fioletowy? To jest różowy. Ten nad różowym, pomiędzy dwoma różowymi. Ten? No. To jest różowy z brokatem. A. To trochę wygląda z daleka jak fioletowy. No może trochę podchodzi po
makrelowy. Jaki? Makrelowy. Makrelowy? No, co to znaczy makrelowy? Nie, łososiowy. Ale co wy to? Ale łososiowy to tak. Ej, czekajcie, tak. Podłożę tabletę. Złoty Mati. No. To jest złoty. Złoty? Czekaj, ja muszę zbliżyć. No właśnie, to ty widzę, jesteś taka sama w kolorach jak nie, i ja. Nie, to mi się tak błyszczyło. Błyszczyło. To jest ten. Srebrny. Różowe złoto. Dobra, a tam macie jeszcze taką maszynkę? Mhm, ona działa. Jak? Włóż rączkę. Ło! Ale daje. Ona, bo są paznokcie do lampy. Mhm. Jacie. A gdzie macie jeszcze jakiś sprzęt? Macie jeszcze jakiś, czy to już wszystko wystarczy wam? To wszystko. A. No lakiery, no baza i podpuszczacz, baza i top, nie? Mhm. To pilnik jeszcze. Gdzieś to były jeszcze pilniki, Janka. Pilnik. To jest do odsuwania skórek, to jeszcze pilniki. A ja opowiedzieć chciałam jeszcze. Co ty jeszcze chciałaś opowiedzieć? Chciałam opowiedzieć, że to są lakiery i mamy jeszcze dodatkowo, już wam pokazuję, syrenkę, czyli brokat do paznokci. Mm-hmm. To jest właśnie taka syrenka, jak tu mam na paznokciach. Gdzie? Tak, się, tak powoduje, że się tak błyszczą. Mm-hmm. Syrenka to też będzie dodawana. Mm-hmm. I muszę teraz wybrać któryś z tych kolorów. Pilnik i blok. Pilnik i blok? Blok. A tym blokiem to co się robi? Matowi się... Paznokcie, żeby nie były takie śliskie. Płytko. Żeby nie były po prostu takie śliskie, żeby się Dobra, ja się lepiej zajmę swoją stroną, powiem wam, niż tymi waszymi paznokciami. No a ja tu mam ważniejsze sprawy. Także zapraszam na mmajerski.pl. Prace trwają, strona się zmienia. Coraz lepiej wszystko wygląda. Pazy gotowe, super pazurki. Polecam, mam stylistkę.